Moi drodzy, bardzo serdecznie witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj obchodzimy w kościele Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Niedawno wspominaliśmy śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela i wtedy przy okazji tego obchodu liturgicznego mówiłem, że są takie trzy osoby, których narodziny świętujemy w Kościele w sposób szczególny. Jezus, Maryja i święty Jan Chrzciciel. I dzisiaj mamy właśnie narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Czytamy Ewangelię, dłuższą wersję oraz do wyboru krótszą, o narodzeniu Jezusa Chrystusa w redakcji świętego Mateusza. Może dzisiaj przeczytajmy sobie tę krótszą wersję w całości. W opisie filmu znajdziecie tekst tej Ewangelii. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego, Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na kwestię osobę, właściwie Ducha Świętego. Pamiętam, jak jeden z franciszkanów modlił się w taki sposób, kiedy rozważał pierwszą tajemnicę radosną Różańca Świętego. Módlmy się o to, aby Duch Święty począł w nas dobre dzieła. Niewątpliwie tym dobrym dziełem, największym, najważniejszym jest poczęcie w Maryi Dziewicy Jezusa Chrystusa. I to jest dzieło Boga, dzieło Ducha Świętego. Jest to zgodne z obietnicami starotestamentalnymi, że przyjdzie Mesjasz, że będzie on narodzony z dziewicy, że będzie narodzony w Betlejem. I dzisiaj o tym jest mowa. Stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie. To Duch Święty również pozwolił Józefowi, pomógł Józefowi przyjąć Maryję i to, że była brzemienna. Duch Święty. Jeżeli Duch Święty coś w nas poczyna, jest to trwałe, jest to dobre, jest to, można tak powiedzieć, nie do odrzucenia. Ile dzieł, w których braliśmy udział i które były piękne, były z Bożego Ducha. Przypomnij sobie takie sytuacje. A ile było takich dzieł, które niestety zostały zmarnowane, bo nic z nimi nie zrobiliśmy, a były z Bożego natchnienia. Dzisiaj, kiedy czytasz słowa tej Ewangelii, kiedy ją wspólnie rozważamy, pomyśl, czy masz w sobie dzisiaj zaproszenie od Boga, od Ducha Świętego do jakiegoś dzieła, które na przykład odkrywasz i co ci towarzyszy? Czy może ci towarzyszy lęk? Może jest jakaś walka, jakiś bunt wewnętrzny, który się w tobie odzywa? I trzeba by było to odrzucić, żeby się dzieło Boże mogło wykonać. A może jest tak, że masz jakieś dzieło rozeznane, ale nic w tym kierunku nie robisz. A Bóg oczekuje od ciebie teraz kroku, wysiłku, by zrealizowało się to dzieło. Dlatego dzisiaj proś Ducha Świętego, by pomógł ci również w tych przeciwnościach, które widzisz, a które nie pozwalają ci wejść w Boże dzieło, które jest poczęte z Ducha Świętego.
Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź i dodaj nam odwagi. Spraw, abyśmy nie lekceważyli Twoich natchnień, które mamy rozeznane, ale też przyjdź do nas z takim dobrym rozeznawaniem duchowym. Pomóż nam, abyśmy też w konsultacji z innymi osobami, które prowadzą nas, czy kierownikiem duchowym, czy spowiednikiem, czy osobami żyjącymi pośród nas, potrafili też dobrze rozeznać to dzieło, które Ty, Duchu Święty, w nas poczynasz, czy począłeś. Spraw, Duchu Święty, abyśmy nie uciekali od Twojego prowadzenia. Przyjdź do nas i napełnij nas na nowo. A kiedy ukończymy Twoje dzieło, pocznij w nas kolejne dobre dzieła, tak, aby się szerzyła Boża chwała. Amen. A więc główna myśl na dzisiaj do rozważenia, które czy jakie dzieło począł w Tobie Duch Święty, do którego jesteś zaproszony. Dobrego, błogosławionego, świątecznego dnia z Panem Bogiem. Thank you.